całym domu słychać go. Włosy czeszę raz na rok. Nie wie nikt jak mówić doń. Koszmarny karo. Niech Buda drży, gdy jest zły. Wszystkim chce pokazać kły. Tam jego świat, gdzie znikał ład. Koszmarny karo. La la la, na nerwach gra. I na zakazy sposób ma. Na głowie staną włosy wam. Koszmarny Karol. Koszmarny Karolek. Karolek? Karolku, co powiedziałam przed chwilą? Że jutro szkoła będzie zamknięta, żebyśmy mogli odpocząć w domu, oglądając telewizję i jedząc słodycze. Nie. Powiedziałam, że jutro jest dzień sportu. Co? O ile oczywiście nie będzie padało. Sportu? Nie! Dzień sportu. Jo! Skuć baba na dziada, na rogi, na gliniane pierogi. A co on wyczynia? Na dziada, na rogi, na gliniane pierogi. Nasz Karolek zaklina deszcz. Skuć baba na dziada, jestem na rogi, ofiarą. Na gliniane pierogi. Nie, nie jesteś. Idziesz do łóżka. Ty też, Karolku, pośpiesz się. Jutro macie dzień sportu. Chyba, że spadnie deszcz. Nienawidzę dnia sportu. Jest bez sensu i trzeba mieć krótkie spodenki. Śniadanie na stole. I nigdy nie wygrywam. Karolku! Motyli też nienawidzę. Jestem dumna z mojego małego sportowca. Na pewno znowu wygrasz puchar za bieg z jajkiem. O, biedny Karolek. O, mam nadzieję, że przeżyjesz. Czuję, że nie będę mógł pójść dzisiaj do szkoły. Straszliwie boli mnie brzuch. Chyba będziemy musieli pojechać do szpitala. A, to pech. Oby nie musieli cię operować. Operacja? Karolku, oboje dobrze wiemy, że nic ci nie dolega. Robisz wszystko, żeby nie iść na dzień sportu. Nie przejmuj się. To, że we wszystkim jesteś najgorszy, nie ma znaczenia. I nie kombinuj, żeby cię odesłali do domu, jak w zeszłym roku. Pan Namiocik mówi, wcale nie liczy się wygrana, tylko klasa zawodników. Karolku, Karolku, uspokój się! Proszę, Damianku, jajka do wyścigu są gotowe, a teraz uczeszemy się. Musisz ładnie wyglądać, jak będziesz odbierał nagrodę. Słodycze ci zaszkodzą. Trenowałem do biegu na 400 metrów i tata przez miesiąc zabronił mi je jeść. Miesiąc bez słodyczy? To niewykonalne. Chyba, że masz silną wolę. Tak. Guma rozpuszczalna to delicje. Guma rozpuszczalna? Moja ulubiona. Nie skusisz się na jedną? Zajmijcie pozycje startowe do biegu na trzy nogi. Zaraz zacznie się ten bieg. Gdzie jest twój bar?
partner. Bandziu, będziesz partnerką Karolka. Co? Pospieszcie się, zaraz zaczynacie. Na miejsca? Chcę wygrać, więc ja będę dowodziła i masz robić to, co każę. Gotowi? Nie. Chcę, żeby mnie odesłali do domu, więc masz robić to, co ja każę. Niedoczekanie. To się okaże. W tę stronę. W tę stronę. Wyszło na moje. Karolko. Trzymaj się. Natychmiast stań. Karolko. Stój. Mówiłem ci, że nie wygramy. Koniec. Unieważniam bieg. Dlaczego? Karolku, ty koszmarny chłopcze. Jeśli myślisz, że cię odeślę do domu, to się mylisz. Będziesz tu z nami cały dzień. Cała grupa idzie za mną. Zapłacisz mi za to? Na tym polega kłopot z Dniem Sportu. Wyzwala z ludzi to, co najgorsze. Nie bójcie się. Jajka są na twardo. Na miejsca? Gotowi? Start! I niech nikt się nie rusza, dopóki się nie dowiem, kto przyniósł te surowe jajka. Panno Kattoporska, powiem prawdę. Więc? Damianek. Za chwilę rozpocznie się ostatni wyścig dnia na 400 metrów. Tym razem dołożę ci, Karolku. Mam to w nosie. To tylko głupi wyścig. Na tym polega twój problem. Ciebie nic nie obchodzi i dlatego nigdy nie wygrywasz. Wcale nie. Na miejsca! Absolutnym zwycięzcą wszystkich konkurencji na świecie jest Karolek! Gotowi? Karolek? Zakładamy się o ostatnią gumę, że wygram. Guma? Guma? Eureka! To jest to! Słodycze! Start! Ej, czy ktoś chce cukierka? Cukierki! Staćcie na to! Ej, Krzyś! Krzyś! Mam ostatnią gumę! Rzucam ci! No wiesz, wiem, że masz ochotę! Tak! Co? Jesteś nowym mistrzem szkoły na 400 metrów! Nie mam odwagi powiedzieć mamie, że mi się nie powiodło. Rozczaruję ją, tak na mnie liczyła. Coś ci dam, pokaż jej to. Ale to twoja nagroda. Nie, to jest moja nagroda. Ta jest za jajka. Zabrałeś? Unieważniono wyścig, na co mi ten puchar? Jest twój.
za pół twojego kieszonkowego. Ale... stoi. Damianek, wiedziałam, że znowu wygrasz. Karolek. Karolek. Jestem z was taka dumna. Jak powiedział Damianek, wcale nie liczy się wygrana, tylko klasa zawodników. Zwycięzca! W całym domu słychać go, włosy czesze raz na rok. Nie wie nikt, jak mówić doń, koszmarny Karo. Niech Buda drży, gdy jest zły. Wszystkim chcę pokazać kły, tam jego świat, gdzie znika ład, koszmarny Karol. La la la, na nerwach gra i na zakazy sposób ma. Na głowie staną włosy wam, koszmarny Karol. Koszmarny Karolek. Polić na górę do swojego pokoju. Nie słyszałeś, Robalu? Będę oglądał Mutanta Maxa. Nie, nie będziesz. Dziś nie będzie telewizji. Nie będzie telewizji? Co niby przeskrobałem? Nic. Nowy szef mamy przychodzi na kolację. Ekstra! Jak są goście, mama robi coś dobrego. Oby to był czekoladowy mus. Idę do kuchni na zwiat. Czekoladowy mus! Karolku, nie ruszaj tego! Nie! O, Karol! O nie! Karolku! Naprawdę muszę myć podłogę? Tak. I ściany także. Do przyjścia mechatych kuchnia ma lśnić. I jeszcze coś. To przyjęcie tylko dla dorosłych. Pójdziesz spać, zanim przyjdą. Pójdę spać? A ja zostanę, żeby im grać na wiolonczeli. To niesprawiedliwe! Koszmarny Karolek i goście. Tato, pozwól mi zostać na kolacji. Po ostatnim wyczynie nie ma mowy. To było wieki temu. Byłem młodszy i głupszy. Podano do stołu! O nie! Teraz jestem mądrzejszy. Obiecuję, że będę grzeczny. Nie, Karolku. Pójdziesz do łóżka i już. To niesprawiedliwe! 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 Co przygotujesz, mój drogi? Łososia z cytryną i imbirem, a na deser czekoladowy mus. Mamo, nie mogę się doczekać, kiedy poznam państwa mechatych. Nie przechytrzysz mnie. Ale to niesprawiedliwe. Damianek może zostać, będziecie jeść czekoladowy mus, a ja uwielbiam mus. Damianek zagra dla państwa mechatych, a jak skończy, też pójdzie spać. A ja wolałbym położyć się wcześniej. Rozumiem, że dorośli czasem wolą być we własnym towarzystwie. Karolku, przestań, nie bądź koszmarny. Do swojego pokoju. Nie pójdę, chcę zostać na kolacji. Chcę jeść czekoladowy mus. Natychmiast marsz na górę i nie wracaj, dopóki cię nie zawołam. Przyszli wasi goście. O nie, mój mus. Będę musiał zrobić nowy. Dobry wieczór. Witajcie. Cieszę się, że mogę państwa poznać. Na imię mam Damianek. Co za wyprawa. Postaw Herkulesa na ziemi, mój drogi. Patrz, Fafla, jaka duża, smakowita mysz.
Herkules! Ratunku! Moje biedne maleństwo! Dzięki temu utwór zabrzmi ciekawiej. Biedny Herkules, mama cię obroniła. Oni powinni trzymać tę dziką bestię w klatce. To niesprawiedliwe. Kiedy ja siedzę tu sam, oni się bawią. Czekolada, czekoladowy mus. Skoro nie zaprosili mnie na kolację, to sam się wproszę. Pięknie. A, podano do stołu. Nigdy Damian nie grał tak dobrze. Ktoś majstrował przy twoim instrumencie. Nieźle. Chodź, piesku. Brawo, mały. Żałuję, ale to ostatni. Ojej! To naprawdę doskonała okolica dla dorastających dzieci. Herkules, niedobry pies. Przepraszam za niego. Zjadł wszystko? Drobiazg, to tylko kilka orzechów. Nie wiedziałem, że tak wysoko skacze. Ja też, ale lubi podejmować wyzwania. Muszę uważać. Czas na operację piekielne chrupki. Ale będzie się działo. Karolku, miałeś być u siebie. Chciałem poznać państwa puchatych. Chipsa? Jak miło. Mechatych, nie puchatych. Ależ mamo, przecież zawsze tak o nich mówiłaś. Damianku, przynieś pani coś do picia. Już idę, mamusiu. Ktoś tu chyba chce mnie otruć. Boże, proszę ze mną, zmyjemy plamy. A wy, chłopcy, do łóżek. Naturalnie. Do widzenia, panu. Mam nadzieję, że pańskiej żonie nic nie będzie. Piekielne chrupki. Nie widziałem ich od dzieciństwa. Wyzywam cię. Karolku, co mówiłam o bekaniu? Ale to było niechcące. Poza tym już dawno powinieneś być w łóżku. Jaka szkoda, słuchaliśmy gry Damianka, a Karolek, może też byś się czymś popisał? Chętnie, znam karate. Bardzo dobrze, Karolku, ale ja uprawiam swój własny styl. Mechakido. Do łóżka, Karolku. Chodź, Herkulesie. Musisz mi pomóc. Myślałam, że już śpisz. Ja tylko chciałem się pożegnać z gośćmi.
O, dziękuję, Karolku. Łosoś! Chodź, Herkulesie, idziemy do domu. Proszę pana, przepraszam za mojego syna. Błagam, niech pan mnie nie zwalnia. A niby dlaczego miałbym to zrobić? Świetnie się bawiłem. Ale... Większość takich przyjęć jest strasznie nudna, ale to na szczęście takie nie było. Chyba powinna pani pożegnać się z moją małżonką. Ale ja... Tak, oczywiście. Proszę pani, może jednak skosztuje pani czekoladowego musu. Nie martw się, chłopcze. Jak byłem w twoim wieku, mówiono o mnie koszmarny kamilek. Naprawdę? Dostanie ci się za to? Tak. Tak, mnie też. Jesteś dobry, ale zawsze jest ktoś lepszy od ciebie. Koszmarny Karolek jest najlepszy! W całym domu słychać go, włosy czesze raz na rok. Nie wie nikt, jak mówić doń, koszmarny Karol. Niech Buda drży, gdy jest zły. Wszystkim chcę pokazać kły, tam jego świat, gdzie znika ład. Koszmarny Karol, la la la, na nerwach gra i na zakazy sposób ma. Na głowie staną włosy wam, koszmarny Karol. Koszmarny Karolek. Ach, dzień dobry, świecie. I dzień dobry tobie, panie motylku. Karolku, wstawaj z łóżka, już. Jest sobota, nie idę do szkoły, zapomniałaś. W takim razie pomyśl o innych sprawach, które możesz dziś załatwić, jak sprzątanie, pranie, prasowanie i pójście na spacer. A zaczniemy zaraz od zwleczenia cię z łóżka. Koszmarny Karolek i spór o imię. Dzień dobry, Karolku. Więcej mleka! Prosimy o więcej mleka. Co ja powiedziałem? O, przynieś spod drzwi. Cześć! Czy ty coś powiedziałeś? Proszę zaopiekować się tym kotkiem. Nazywa się... O, nie mogę odczytać. Wobec tego zapraszam do środka. Proszę, zatrzymajmy go, tato, pięknie, proszę. No cóż, chyba nie mamy wyboru. Chodź, brachu, pokażę ci mój fort. Ale ja chciałem pokazać Kiciowi swój pokój. Nazywa się brachu. Wcale nie, nazywa się Kicio. Brachu. Kicio. Brachu. Kicio. Dajcie spokój, to tylko imię. Więc w takim razie co powiecie na głosowanie? Na głosowanie? Tak, głosowanie. Wygra imię o największej liczbie głosów. Zobaczymy, jak wam poszło. Damianku, zebrałeś, policzę, 6, 7, 8 podpisów. Dobra robota, synu. I kto jest dobrym chłopcem, co? Kiciu. Karol zebrał 35, 36, 37 podpisów. Guru nasi! Brachu! Karolku? Co, tato? Co tu jest napisane? Królowa. A tutaj? Mutant Max. Karolku. Co, tato? Chcesz powiedzieć, że jej wysokość osobiście przechadzała się dziś naszą ulicą? Karolku,
oszukiwałeś. A właśnie, że nie. Posłużyłem się wyobraźnią. Karolku, nie zrozumieliśmy się. Każdy głos musi być ważny, a to znaczy, że każdy głos musi być prawdziwy. Chodź, Kicio. Nie martw się, Karolku. Może odrobiłbyś teraz lekcję. Jeszcze mnie nie pokonał. Masz kłopot z podjęciem decyzji? Dlaczego nie zapytasz cioci Ani? Błyskawicznie odpowie na twoje pytanie, więc po prostu zadzwoń pod bezpłatny numer 672. Eureka! To jest to! Zapytam ciocię Anię. Dzień dobry, drodzy radiosłuchacze. Karolku, jak długo to potrwa? Posłuchajcie. Czekam na wasze telefony. Muszę na chwilę do łazienki. Zadzwonił do nas zdezorientowany Zenon. Witaj, zdezorientowany Zenonie. Dzień dobry. O co chciałbyś zapytać, zdezorientowany Zenonie? Więc chodzi o mojego kociaka, to znaczy mojego kota. Mojego bardzo dużego kota, który w niczym nie przypomina kociaka, naprawdę. No i? No i nie mogę się zdecydować, jak go nazwać. Jeśli pozwolisz, przerwę ci na chwilę. Twój kot to chłopiec czy dziewczynka? Chłopiec. Powinienem nazwać go Brachu, czy może Kicio? Oczywiście, że... Brachu. Tak, jest Brachu! Chodź, Brachu, pobawimy się! Chwileczkę. A gdzie jest telefon? Tutaj. Dziękuję, Karolku. Halo, witam w Zapytaj Ciocie Anię darmowej gorącej linii. O co chcesz zapytać ciocie Anię? Ojej! Karol! Zbudź się, Brachu, pora wstawać. Kicio! O, Kicio! Brachu! Kicio! Przestańcie! Jeju! Załatwmy to raz na zawsze, ale uczciwie. A co to jest? To urna wyborcza. Będziesz do niej zbierał głosy, jeśli je zdobędziesz. Pogódź się z tym, że Damianek jest od ciebie lepszy. Wcale nie. On jest... Teraz ja! On jest lepszy, ale tylko w tym. Więc co mi dasz, jeżeli będę na ciebie głosował? To nie byłoby uczciwe. Nie wolno oszukiwać. Tak, nie wolno. A gdybym znalazł na podłodze jeden z twoich cukierków, a ty pozwoliłbyś mi go zatrzymać, a potem zupełnie przypadkiem zagłosowałbym na ciebie, gdybyś mnie poprosił. O, rozumiem. Czyli gdybym ja, a potem ty, a potem... Tak, stoi. Dobra. Idę powiedzieć koleżeństwu. Dlaczego w ogóle miałabym na ciebie głosować? Właśnie, dlaczego w ogóle? O, ktoś zgubił cukierki. Ja cię kręcę, trzy moje. Jeden dla mnie. A więc, drogie panie, mogę na was liczyć. Do zobaczenia, Karolku. Tak, do zobaczenia, Karolku. Czy raczej Brachu? Zaczynamy liczyć głosy. Cudownie. Karolku, prowadzisz. Tak. Damianku, prowadzisz. Tak. To? Idziecie łeb w łeb. Ej, Wandziu. Wandzia! Coś do mnie mówiłeś, Brachu? Jesteś mi coś winna. Czyżby? Niby czemu? O, patrz, Wandziu, deszcz cukierków. Pora, żebyś mi się odwdzięczyła. Och, ale ja jestem głupia. Prawie zapomniałam na ciebie zagłosować. Bardzo proszę. Przygrasz, robalu.
mój drogi Damianku, co ty tutaj robisz? Pani dyrektor, mogę panią o coś zapytać? Oczywiście, że możesz, Damianku. Które imię podoba się pani bardziej, Kicio czy Brachu? Mamy 47, 48, 49 głosów na Bracha. Tak! Jeszcze nie wygrałeś. A ile zebrał głosów ten Robal? Mamy 45, 46, 47, 48 głosów na Kicia. A łącznie z tym mamy 49 głosów. Żądam ponownego przeliczenia głosów. Brachu! Kicio! Ty kartoflany muszczku, z kim ty rozmawiasz? Na pewno nie z tobą, głąbie. To Brachu, zabrałaś mi Bracha. Nieprawda, to jest Fifi. To jest Kicio. Wcale nie, to Fifi. Teraz zamieszka z nami. Ale nie rozumiem. Patrzcie i uczcie się, półgłówki. To dziewczynka? Tak, Brachu był dziewczyną. Co cię tak rozśmieszyło? Teraz powinniście się zastanowić, jak je wszystkie nazwać.